Dobra, zacznijmy sobie może z grubej rury i wpierdolmy się w to uniwersum, którego ja nie znam. Proszę, nie sprawdzaj mamy i werki. Zobaczę, zobaczę, stary. Tu jest jakiś TikTok na początku, tak? Reakcja rodziców na mój utwór. To są oni, tak? Dla was szmaty. What? Czemu tak? Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. To jest jej mama? A czemu jest napisane rodziców, w cudzysłowie? Ojczym to jest? Aha. A ile ona ma lat w ogóle? Z dwie dychy ma pewnie, nie? Czy ile ona ma lat? 21? A, okej. Twoja stara to nawija. Nie przeproszę, suko, lepiej przeproś swojego starego. Ej, o co kurwa chodzi? Co to kurwa jest? Ej, dobra, poczekaj, bo ja pierwszy raz w ogóle kurwa ogarniam. Co chodzi kurwa? Co to jest za gówno pierdolone? Twoja stara to nawija. Nie przeproszę, suko, lepiej przeproś swojego starego. Czy czasami nie wstyd ruro za tę moralność kalego? Jeszcze twoim wnukom będzie wstyd za bycie płatkiem śniego. Całą moją grupą mamy w dupie zestaw waszych reguł. Jak coś się nie podoba, to wstaję i oddaję. A gdy jestem przypłaczona, to pożalę się mamie. Ja mam teraz ważyć słowa, twoje niedociekanie. Wspienię was od nowa i polecę szmaty z wami dalej. Mama dumna to chyba ważne? No chyba tak, ale chyba ojczym już nie bardzo, kurwa. Jak tylko usłyszał ten wjazd, to trochę mu się kurwa uśmiech zrzędł. Nie przeproszę, suko, lepiej przeproś swojego starego. Czy czasami nie wstyd ruro za tę moralność kalego? Jeszcze twoim wnukom będzie wstyd za bycie płatkiem śniego. Całą moją grupą mamy. Ja pierdolę, no niesamowite to jest, kurwa, nie? O co tu kurwa chodzi, stary? Co to kurwa jest pierdolony? A ten kawałek to miksowała jej matka? Czy kto to miksował? W sensie pytam, bo nazwa tego to jest Mama i Werka. To myślałem, że robią wszystko razem. Dzisiaj jedziemy przetestować rolsy, czyli krosanty w kształcie koła w warszawskiej cukierni Mazowieckiej. Dobrze, że tym razem nie jedziemy na koniec miasta. Tak, to będzie w centrum. To tam sobie. Dlaczego ja chciałam powiedzieć, że mama zawsze na mnie krzyczy strasznie, jak parkuje. I ja po prostu zawsze tak się boję, jak to ona ma parkować w gnoju. Ta mama cisnęła wyprawę, że była w związku z raperem. Ładnie i nie wykorzystała jest. Go na zasięgu. Ja na przykład, ja tylko jestem w internecie tyle lat, nie? I stary na przykład, wchodząc stary w jakieś miejsce publiczne, mam tak, że na przykład staram się jakby nie zwracać na siebie uwagi, stary. Ja nie wyobrażam, ta nowa generacja tych kurwa tiktokerów jest popierdolona, stary. Oni wchodzą chłopie do jakiejś restauracji z telefonem i tak, o, witam, ale kurwa tutaj tego. Ja ale to mnie nie wiem, ja tego nie ogarniam, stary, na przykład, nie? Testujemy jedne z najlepiej ocenianych croissantów z pistacją w Warszawie. No i przez to musimy jechać na drugi koniec Warszawy, bo to jest... Uważam ogólnie, że te pistacjowe rzeczy spoko są, ale te hype na te takie pistacjowe rzeczy, to wiadomo dla kogo to jest, nie? Słowo na C. Ale nie mogę powiedzieć. Dla C z Warszawy. Słuchajcie, no jak ktoś mi pi***oli, że jakiś kurwa... W sensie, ja ogólnie pierwszy raz jadłem ostatnio... tego, pączka z pistacjami, dobry był, ale kurwa, prawdziwy Polak to w pierdaczyku pączka różanego i to jest kurwa prawdziwy pączek, a nie jakieś kurwa fajno polackie kurwa wymysły z dupy, jakieś kurwa nie wiadomo co, pierdolenie kurwa się popierdoliło w głowach. Chłopie, na obiad to ma być kiełbasa i kurwa kajzerka, a nie jakiś kurwa człowieku rameny, sreny se kurwa wymyśliły Polaki. Warszawa, bo to jest rzemieślnicza piekarnia. Rzemieślnicza piekarnia, kurwa. Bo jak mnie to wkurwa, stary. Co to znaczy rzemieślnicza piekarnia, kurwa? A jaka piekarnia jest nierzemieślnicza, kurwa? No piekarnia chyba z definicji jest piekarnią, czyli że pieką w niej, kurwa, rzeczy jakby od zera. A kurwa... Na pewno tutaj... Jakoś... Rzemieślnicza piekarnia, kurwa. Wiejsko trochę, wiejsko, czy nie? Nie no, no dobra, w supermarketach na przykład, no dobra, ale supermarket, no Biedronka to nie jest piekarnia, kurwa, tak? Chodzi mi o samą nazwę, masz piekarnia, kurwa, typowa pierwsza piekarnia, stary, no nie? Co ona gada w ogóle, kurwa? Tak, słuchajcie, wiejsko trochę, wiejsko, czy nie? Wiejsko! Ale wiocha jebana! Ona tak mówi, Jezus, jakieś kostka, kurwa, tu chyba w weekendy to chyba konie, kurwa. Krawcina. Krawcina, ale wiocha jebana. Dzień dobry. Jezus Maria. Ale wiecie, ja zawsze jak tak mam takie coś, jak oni takie coś nagrywają, to ja zawsze sobie wyobrażam, jak to musi z trzeciej osoby wyglądać. Dzień dobry, witam. O, macie te bułeczki. Macie te dobre bułeczki. Kurwa. Nie wiem, jakoś tak szanuję na przykład tych wszystkich takich vlogerów, co potrafią nagrywać w miejscach publicznych. Dla mnie to jest pojebane na przykład, nie? Dla mnie ja tak nie potrafię, kurwa. Ale na przykład taki książulo na przykład robi to dla mnie w taki sposób, że on nie wkurwa, nie? On robi to tak bardzo naturalnie i że nawet tam nie nagrywa za bardzo, tylko swoją mordę nagrywa, nie? I on spoko, ale tak...
Wchodzi człowieku i tak, że go nie wiem, pojebane to jest. Zdecydowałyśmy się na tego pistacja Jerzyna za 20 złotych. One... Mama płaciła! Mama płaciła, ale one właśnie nie mają kształtu krosantów, takie dziwne. Bo to nie był krosant, kurwa, przecież. O, wszystko mi tu leci. Dawaj, dawaj. Co to jest? Jakoś mało tego nadzienia. Matka, inaczej Karen, się spodziewałam trochę. Uznała, że nie tyle kilokalorii. Bardziej wygląda Jerzynowo. Powinny się tym najeść. Albo nowo, szczerze mówiąc. Bardziej wygląda Jerzynowo. No a kurwa, bożeście wzięły kurwa Jerzynowe. No przecież, pistacja Jerzyna. Masz pistację, to ma Jerzyna w środku. Wezmę tą Jerzynową. O Jezu, ta Jerzyna w środku jest. Ale słuchajcie, to nie była prawdziwa piekarnia, bo tam nie było babki z czapką piekarza, kurwa. Bardziej wygląda Jerzynowo, szczerze mówiąc. To się w ogóle spodziewałam, że tu tak będzie taki krem się wylewał jak czasami ludziom. Na koniec Warszawy jechałyśmy, na koniec. 3, 4. Chyba to sobie żarty z ciebie zrobił. Przepraszam. Ocenię do 10, 1 na 10 zdecydowanie. Ona już ze mną nigdy nic nie będzie chciała przetestować. Takie kurde średnie. Ty nie, no chodź idziemy im to oddać, ja tego nie chcę. Dobra. Oddać? Pięta? Jak oddać przecież? No nie pierdolę, że nie pójdę to oddać, bo mnie pokupi zaraz. A ja się wstydzę, to nie no trudno, ja się nie wstydzę. A możesz sama? Mogę. Ja się boję, mama, to idź. Żartujesz sobie, kurwa. Dało ci się? Co dostałaś? Dostałam, podobno ten ma być lepszy. Ja pierdolę, Boże kochany, kurwa mać. To jest w ogóle piekarnia Day, ale to jest jakiś inny, czy to jest ten sam? Inny, okej. Okay. Teraz mamy tego Krafina. Sprawdzamy, czy teraz będzie lepiej. A byli mili dla ciebie, czy nie? O Jezu, czekajcie. Tu jest trochę więcej tego kremu, no. Dla mnie jest dobry. Na pewno jest dużo lepszy, bo po prostu ma krem. I jest tak jakby świeży, tam po prostu nie był świeży. I ta pistacja też jest dobra. Teraz opowiesz, co oni ci powiedzieli? Ci pracownicy, słuchaj, ja mówię, że oddałam mi tamten, mówię, że składam reklamację. Składam reklamację, ja pierdolę. Składam reklamację, proszę pana. Proszę pana, ale wie pan, że ja mam 14 dni na zwrot bez podania przyczyny. Ale jaki panie zwrot chce zrobić? Zjadłam i chcę zwrot. Ale jaki pani chce zwrot? No po prostu stanę się, zżygam i zwrócę panu. Zwrócę panu tego pierdolonego krosąta, kurwa. Zżygam się na środku sklepu, pan to posprząta, zrobi to w kulkę i postawi i wstawi na nowo, żeby się nie zmarnowało, kurwa. Możemy tak zrobić? No pewnie, proszę panią. Niech się pani, kurwa, zżyga na środku sklepu i niech pani zwrot zrobi, kurwa. Niech pani Twixa zrobi, kurwa. Dwa paluchy. I mówię, że poproszę tamten. Noszę. I on mówi 20 zł. No i ta przyszła właścicielka mnie przeprosiła. 20 zł, no co? Muszę za to zapłacić? Przepraszam, czy pan wie, ile ja mam obserwatorów na TikToku? Afera o 20 zł BTW, rozumiecie to, kurwa? Niesamowite to jest. To jest, w sensie, ja wam powiem tak, kurwa. Ja rozumiem kłócić się o jakieś, kurwa, większe kwoty, stary, wiesz o co chodzi. Ale, kurwa, o 20, kurwa, złotych, stary, bo ci nie smakuje, kurwa, nie wiem. Była całkiem fajna. Ale to nie spysznie. Daję 8 temu. Fajnie. Może jeszcze na ciepło by mógł być, czy nie? No. Pracownik. Może jeszcze na ciepło mógłby być? No! Myślę, że w ogóle zabrakło tam mikrofalówki, żeby sobie właśnie podejść, kurwa, i sobie samemu odgrzać. Jeszcze sobie podgrzać tego krosanta, kurwa. Byli naprawdę bardzo niemili, zresztą od samego początku. Oni takie miny mieli już, jak tam wyszłyśmy, takie. Kurde, mega pojebane, że mieli takie miny, jak weszliście, kurwa, z telefonem nagrywając. What a shit, ale pojebana akcja. Niesamowite, kurwa, nie? Niezadowolone, także ja tego nie lubię. Byli źli, że w ogóle jacyś klienci tam przyszli. Ale tym drugim krosantem się zrehabilitowali. No, nie pracownicy, tylko ciaskarnie. To nie był krosant, kurwa, po pierwsze, bo nie pisało, że to krosant, tylko jakiś, kurwa, bear claw, czy coś takiego, kurwa. Nie wiem, stary, ja p***ole, nie. Szczerze, ta matka jest bardziej wkurzająca niż ta córka, nie? Ona taka jak w Stanach te Karen, kurwa, takie. Przecież było napisane dużymi literami. Bear claw, pistacja Jerzyna, to czemu się dziwi, że nie wygląda jak krosant, skoro nim nie jest? Może mieli takie miny, bo was rozpoznali. Nie no, kurwa, mocne, nie? Mocny, kurwa, mocny człowieku, mocny klimat. Ej, nie znam, w ogóle nie znam tego uniwersum, stary, nie? Jem coś, przed czym długo się broniłam. Ktoś w ogóle coś takiego lubi?
Ja pierdolę. No, ramen jest dojebane, kurwa. Ja na przykład ramen nie traktuję w ogóle jako zupę. To jest kurwa pełnoprawne danie moim zdaniem. Tam jest tyle najebane człowieku rzeczy, kurwa, że to jest jakby, no, wszystko tam jest. A tak jak się to makaron, jajko i mnóstwo. Masakra i pierwszy raz w życiu. Zero szacunku drugiego człowieka. Mnóstwo tłuszczu. Pierwszy raz w życiu to jadłem. Mnóstwo tłuszczu. Mnóstwo tłuszczu. Pierwszy raz mnóstwo tłuszczu. I jeszcze zobaczcie, na jakim krześle siedziałam. Ja pierdolę, ale jajca, no prawie się rozpadło to krzesło, kurwa. Specjalnie spytałam panią, ile to ma kalorii. Nie uwierzycie. Taki jeden ramen ma między 1200 a 1300 kalorii. What? What? Ja pierdolę, pojebane. Albo jemy na 3 osoby, albo zamiast 3 posiłków. Kurwa, ale są różne rodzaje ramen. Co na pierdoli? No przecież są rameny, kurwa. O wiele, stary, light takie, na przykład na samym miso, kurwa, zrobione, no jest, ramen jest, kurwa, jakby określanie, jak ktoś mówi o ramen, nie mówi o jednym ramenie, jest milion, kurwa, człowieku rodzajów ramenów, wiesz, o co chodzi? Ale jakie to ma znaczenie, że to ma 1200 kalorii, ja nie rozumiem, ona jest jakaś, w sensie, o co jej chodzi, ona jest jakaś taka pierdolnięta na punkcie kalorii, czy co? No, niektóre rzeczy mają dużo kalorii, no i co z tego? W sensie, ja też na przykład mam tak, że se sprawdzam, ile to ma kalorii, ale na przykład jak, nie wiem, jednego dnia se wpierdolę więcej, na przykład wpierdolę se ramen, to drugiego dnia już se zjem mniej, żeby na przykład pod koniec tygodnia wyszło, się wyrównało. Czy normalne, no czasami se zjesz, kurwa, no i co z tego? A poza tym, jaki jest problem wpierdolić ramen, stary, i później pójść se pobiegać na przykład? Nie wiem, nie ogarnę tego. Zobaczmy, bo nie będę oceniał ich, kurwa, kontentu, bo jest gówniany, nie mój vibe, ale zobaczmy w takim razie te, kurwa, piosenki. Jakieś dwie są podobno. Żerka. Nie przepraszam. Cześć wszystkim, z ogromną radością przedstawiam wam mój debiutancki utwór Nie Przepraszam. Ta piosenka za wszystkich, którzy mają odwagę być sobą i wyrażać własne opinie niezależnie od tego, co mówią inni. Nie Przepraszam to manifest mojej autentyczności i siły. Chciałam stworzyć coś, co pomoże każdemu z was poczuć się pewniej i przypomni, że nie musimy się przepraszać za to, kim jesteśmy. Jezus, co za inspiracja. W dzisiejszym świecie, gdzie często spotykamy się z presją społeczną i oczekiwaniami, ważne jest, abyśmy pozostali wierni sobie. Tekst tej piosenki powstał z moich osobistych doświadczeń i przeżyć. Mówi o byciu odważnym, o stawianiu czoła krytyce i o tym, jak ważne jest pozostawianie własnej opinii. Chcę, żeby ten wór był dla z inspiracją do bycia sobą, do wyrażania swoich myśli, uczuć bez obaw osąd innych. Wow, szacunek. W takim razie przesłuchajmy, bo to coś dla mnie. Ja jestem taką osobą. Wow. O, i w tym odcinku też wpierdolę, kurwa, ten. I tak, jem tutaj, kurwa, znowu tego jeżynowego, kurwa, śmiecia. Super, bardzo fajnie się inspirująco zaczyna ten teledysk. Pierwsze ujęcie na dupę. Szacunek za to. Szacunek za inspirację dla ludzi, którzy mają depresję i teraz siedzą i słuchają tego. Oj tak, ten widok napawa mnie i wprowadza, wiesz, głębszą depresję. Co ona odpierdala? O, na co, kurwa, ty uliczniara? Sesja foto, na fotobloga 2010. Patrzeć w dół, bo nawet nie wiem, jak wyglądasz. I nie mam dosyć prób, i co tam pierdolisz po kątach. Nie chcę patrzeć w dół. Taka kapsuła czasu, człowieku, nie? Czym to było montowane? W kapkacie? Bo nawet nie wiem, jak wyglądasz. I nie mam dosyć prób, i co tam pierdolisz po kątach. Co tam pierdolisz po kątach, ty kurwa pracowniku jebany z tym twoim krosontem zajebanym z wiochy, kurwa jeżynowym, bez jeżyn, kurwa bez tego, pierdol się tam, kurwa, dawaj za darmo zwrot, kurwa, pieniędzy za tego krosonta jebanego. Chcę być kimś, kurwa, wpierdalać jeżyny i pierdolonego krosanta cały dzień. Chcę być kimś i nigdy sobą, gadają za dwóch. Moja mama jest tutaj, konam, a ty to Sean i chuj. Ja pierdolę, a ty to Sean i chuj. No niesamowite, inspirujące. Wow, zachciało mi się żyć, dziękuję za to. Nigdy, serio nigdy, za co mam was przepraszać? Za prawdę serio, ten świat jest dziwny i to zaczyna przytłaczać. Jedno słowo, muszę się czegoś łapać. Toksyczne środowisko. Ale kurwa serio, że mama? Boli was moja mama, boli was. Ona nagrała, kurwa, numer o tym, że nawija, że ich boli mama? Ta, mamy kompleks, kurwa, mama i werka. Sta relacja. Boli was moja stara? Drinki, palma i beka z was na wakacjach. Nie chcę patrzeć w dół, bo nawet nie wiem, jak wyglądasz. I nie mam dosyć prób,
tu ja dalej gram. Wszystko spływa już dzisiaj po mnie. Nie dotyka to odbijam. Wiem, mądra się typiara, zryja trochę potwora. Wiem, że za dużo. Zryja trochę potwora. Zryja trochę potwora i chuj. Dużo jara tego kurwa hemola. Nie czuję. Chodź na pierdoli. Bólu, nie chcę ratunku, bo świetnie radzę sobie sama. Zero bólu, za to wszystko, czego chciałam. Nie chcę patrzeć w dół, bo nawet nie wiem, jak wyglądasz. I nie mam dosyć prób, i co tam pierdolisz po kątach. Ej, myślisz, że ta jej kuzynka została zmuszona do tego, żeby być w tym teledysku? Bo tak wygląda trochę, stary, nie? Współczuję jej. Nie, no ale słuchajcie, to jest prawdziwy hip-hop, no ma koszulkę z Tupakiem, tak? Z Shein albo jakiejś k***a Berszki. Szacunek za to, prawdziwy hip-hop, z synu. To miało być inspirujące? No jest inspirujące, żeby pójść do parku linowego i spędzić tam fajnie czas. Jezu, ona się tu popłakała, zobaczcie. Ona tak, Boże, ile jeszcze muszę wstać w tym centrum Warszawy? Boże, bo zaraz ktoś nas zobaczy. Już nie wytrzymam dłużej. Dobra, no zajebista nuta, nie? Szacunek za to. Ale z tego, co słyszałem, jest jeszcze druga nuta. Brylant. Ja pierdolę, widzę, że recykling klipowy nagrali. Starczyło tylko na jednej karcie pamięci. Nie musieli niestety zrecyklingować ujęcia. Wow. A, to rozumiem, zapętlone jest, ta? Szacun za to, szacun za ten wizualizer. Ja mam rację tu, a ty suko nie masz. Gadasz. Ja mam rację, a ty suko nie masz. No i chuj, koniec tematu. Ja pierdolę, ale kurwa linijka. Co za punchline. Ja mam rację, a ty suko nie masz. Ja mam rację tu, a ty suko nie masz. Gadasz coś za dług, a powtarzasz słowa z deta. Ty mi mówisz o problemach, ja ci powiem krótko. A kto nie miał suczko? Ej, zrobimy tu melanż ramenem na trzech. Ty chcesz się przyjebać, ja robię co chcę. Możesz sobie mordą szczekać, bolą cię kalorie. Nie płać, weź se, idź pobiegaj. Pokazuję prawdę, a ty zdania nie masz. To wszystko po mnie spływa, u ciebie widać grymas. Ludzi motto to jest się tu nigdy nie wychylać. Szansa jak to, że będziesz ze mną sypiać. Milczenie jak złoto, ja... Co? Szansa jak to, że będziesz ze mną sypiać. Szansa jak to, że będziesz ze mną sypiać? Aha, bo to jest coming out. Szacunek. Milczenie jak złoto, ja to jestem brylant. To wszystko po mnie skrywa, u ciebie widać grymas. Takich ludzi motto to jest się tu nigdy nie wychylać. Szansa jak to... Jak lotto? A, jak lotto. To, że będziesz ze mną sypiać. Milczenie jak złoto, ja to jestem brylant. Moja mama to ikona, twoja wychowała szona. Jadę z wami kurwa, bo jestem na was szmaty wkurwiona. Wymądrzesz się... Ja pierdolę, what are you pierdoling about, nie? Co to jest za kawałek, człowieku? Tak szczerze, powinieneś przeprosić każdego odbiorcy za puszczenie tego gówna. Może komuś się to spodoba i dzięki temu będzie miała nowe fanki. Typiara, wygląda na potwora, co zajarała skręta zmaczanego zioła. Znowu o tym hemolu ze zmaczanym ziołem, kurwa ty. To jakieś kurwa chyba historie, człowieku, prawdziwe z życia. Mi się wydaje, że Werce kiedyś sprzedali jakiegoś hemola, stary, z targówka, taki kurwa zmaczany kurwa z krakiem. I człowieku teraz mści się na nich. Storytelling. Muro, słabo ci się wiedzie, a ja chowam w kieszeni hajsu rulon. Masz mnie za księżniczkę, nie ma się co dziwić, baby. No bo jestem piękna, lecz przywalę ci chętnie. Wszystko po mnie spływa, a u ciebie widać grywa z takich ludzi motto. Wiecie, co mnie rozpierdala? To jest kurwa muza prosto ze stolicy. Szacunek za to. Ja właśnie dlatego właśnie uważam, że Warszawa to jest to, nie? Ja to jestem brylant. O Jezus Maria. W czym to kurwa nagrywaliście? W Audacity? To jestem brylant. Potem to odbijam. Twoja stara to nawija. Nie przeproszę, suko, lepiej przeproś swojego starego. Czy czasami nie wstyd ruro za tę moralność kalego? Jeszcze twoim wnukom będzie wstyd za bycie płatkiem śniegu. Całą moją grupą mamy w dupie zestaw waszych reguł. Jak coś się nie podoba, to wstaję i oddaję. A gdy jestem przytłoczona, to pożalę się mamie. Ja mam teraz ważyć słowa, twoje niedoczekanie. Wspienię was od nowa i polecę szmaty z wami dalej. To jest diss na prostrację? To k***owy diss, k***a, bo ewidentnie speniała, bo nawet nie name dropnęła ani raz. Ani razu name dropa nie zajebała na prostrację. Nie za pizdeczka z niej. Zrobiła dissa, a nawet ksywą nie poleciała. Beka. Beka z tego dissu, k***a. Diss bez name dropa i XD. Zajebiste. Kolejny numer, który mnie zmotywował do tego, by zajebać CK mojej postaci. O, pozdrawiam multiego słuchającego tego gówna. Pozdro. Pozdro, myszeczko, dla ciebie. Nie no, szacunek, nie? Szacunek jakby w ogóle zajebisty numer, nie? Szczerze powiedziawszy. Teraz diss dla mnie, na mnie? Mam nadzieję, że nie. Bardzo bym prosił, żeby jednak nie doszło do tego dissu.